Najlepszy strzelec zespołu Dużo miejsca Legnica. Teraz miał, no za późno podszedł. Mateusz Mak na pole karne, jest tam Tanczyk. Michał Mak i gol! 27 minuta. Bełchatów wykorzystuje fatalny błąd w defensywie Miedzi i jest 1-0. Widzimy, Miedzielski coś tłumaczy kolegą, że chyba był przekonany, że Andrzej Brzezewski tą piłkę przejmie. Jeszcze raz oglądamy tę kontrę. Wacławczyk w kierunku Mateusza Maka. Ten dośrodkowuje do Michała. Katastrofalne zachowanie bramkarza. Niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie wychodził. Widzieliśmy, że Tomek Miedzielski uchylił trochę głowę. Nie wyskoczył na pewno na tyle, ile miał możliwości. Ale pierwszy błąd to był ten. Flis. Świetnie Wacławczyk do Flisa w polu karnym. Wchodzi bracia Renusz, Mak, tymczasem Renusz. Renusz! Poprzeczka! Michał Mak! Jak to skończy? Mak! Gol! Świetne zagranie Renusza. Tak bym to powiedział. Oczywiście kapitalnie skończył to Mak. Ale troszkę jakby wstrzymany był w tej akcji. Michał Renusz jednak oddał fantastyczne uderzenie. Co prawda piłka trafiła tylko w poprzeczkę, ale na miejscu był już Michał Mak. Zrobił to świetnie. Miał szansę na uderzenie z prawej nogi, jednak na pewniaka przełożył sobie do lewej. Kapitalny strzał Renusza i szach Mak, tak możemy powiedzieć. To jest piąta bramka Michała Maka w tym sezonie pierwszej ligi. GKS Bełchatów już ma bardzo komfortową sytuację. Wydawało się, że będzie uderzał w półwoleja. Świetnie to zrobił. Zasłonięty Brzezewski, nawet nie miał szans. Drugi mecz. Mowy Piotra Madyńskiego, naprawdę to potrafił znakomicie wykorzystać. To zejście do środka z prawej strony. Minięcie jednego, dwóch nawet trzech rywali i uderzenie. Łobodziński, ależ łatwo minął teraz Maka. Łobodziński dośrodkowuje na długi słupek. Gol! 87 minuta. To potrafi. To Zbigniew Zakrzewski naprawdę w powietrzu prezentuje się w dalszym ciągu imponująco. I skończył tę akcję. Rekord. Ustanawianie rekordu zakończone, tak? Jeśli chodzi o niestracone bramki. Ktoś powie, że powiedziałem to i niestety przyniosłem peka, ale to jest bramka, która jeszcze nam wygeneruje emocje w samej końcówce. Wydawało się, że niewiele może zrobić. No jednak Łobodziński